40 lat. Kiedy odpinałem spinacze, zardzewiały, ja nawet tu miałem zaprezentować ten spinacz taki zardzewiały, ale zrezygnowałem z tego. Ale skoro pan pyta, to powiem. Zardzewiały spinacz, który spina kartki papieru taki pożółkły, bałem się odpinać, żeby nie porwać. To świadczy najlepiej, jak w cudzysłowie bardzo poszukiwano Kubala. W związku z tym, kiedy zobaczyłem, że to jest nieruszane, w ogóle nietknięte, no to zacząłem się tu coraz bardziej zagłębiać. I zacząłem jeździć po archiwach, zacząłem jeździć po ludziach. Tu właśnie byłem na terenie Lubowni. Oczywiście musiałem ważyć wszystkie te takie rozmowy. Jedni mogą zmyślać nieświadomie, jedni zapomnieli, ale pewne te wspólne rzeczy zacząłem łączyć. A tak jak powiedziałem, być może moje predyspozycje zawodowe sprawiają, że troszkę inaczej na pewne rzeczy patrzę i pewne rzeczy inaczej widzę. Może łatwiej pewne rzeczy mnie skojarzyć. Może dlatego, że pracuję w terenie. Sami Państwo widzieliście ten kadr z filmu, który włączyłem do książki. Ja spojrzałem tylko na to zdjęcie i już wiedziałem, gdzie my jesteśmy. Dlatego natychmiast tam pojechałem, żeby to zbadać. No i takie są okoliczności, dlatego się tym zająłem. Przypadek? Albo, jak mówią, może i nie przypadek.